Hej, kochani, dzisiaj mamy siódmy dzień Vlogmasa. Ten czas już nam szybko, szybko leci. I dzisiaj też na szybkich obrotach otworzymy kalendarze i lecę do sklepu. Jak mi się coś uda nagrać, zaraz się z wami będę łączyć. Dzisiaj mamy 7 grudnia, więc szukamy siódemeczki. Gdzie my mamy tu siódemkę? Siódemeczko, gdzie jesteś? Siódemeczko. Dzisiaj nawet moja choinka się nie świeci, bo nie mam czasu. Aha, siódemkę mamy tutaj. Olejek do twarzy. Tego produktu nie miałam nigdy. Nie. Co o nim tutaj piszą? No po prostu olejek do twarzy. Kusiu, leży, coś go dzisiaj brzuszek boli, dlatego nie będzie dzisiaj otwierał swojego kalendarza, bo nie chce kusić szczęścia. O, a on jeszcze słyszy. I szukamy siódemki w kalendarzu. The Body Shop. Aha, siódemka, dzisiaj coś dużego. O, super. Cześć, Markuniu. Cześć, kochanie. Uważaj. Oj, 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 dwunastka wypada. Szóstka też tutaj wypada, jak ją otworzymy i... A nie, siódemka jest tutaj. O. Tuj. Szósteczkę włożę z powrotem. Coś waniliowego. Shower gel. Waniliowy shower gel. Wąchnę sobie. Rzeczywiście piękna wanilia. Także o. Dobra, nie będę już dzisiaj tutaj zanudzać. I zmykam do sklepu. Ok, kochani, jadę już po choineczki. Oj, sorki. Koleżanka wczoraj była na zakupach i prosiłam ją, aby mi sprawdziła, czy są dostępne. Wysłała wiadomo, że jest bardzo dużo do wyboru, także mam nadzieję, że dostanę te dwie białe choinki na parapet do kuchni. I jadę jeszcze do takiego sklepu ogrodniczego, gdzie są ozdoby świąteczne i może coś tam też nowego dokupię, choć nie, naprawdę nie potrzebuję już naprawdę oprócz tego jakichś kwiatków na dekoracje. Tak, to wszystko normalnie już mam. A no dobra, okej. Dwie lampeczki mi potrzeba jeszcze z Action, ale to może dzisiaj kupię, jak będziemy jechać do pracy. Strasznie wieje dzisiaj, także nie za bardzo komfortowo jedzie się rowerem. Musiałam wziąć dużo roweru, bo jak dostanę te choinki, to jakoś się muszę przetransportować do domu. Tak, trochę się muszę zmordować, ale nie przeszkadza mi to. Jestem już przyzwyczajona. I
po swojej dodatkowej pracy musi iść dokończyć coś tam swojej normalnej pracy, jak można to tak nazwać. No a mi został tylko jeszcze tydzień. Czekajcie, ile? 6, 7. Z dzisiejszym dniem 8 razy jeszcze muszę iść do pracy. Już się nie mogę doczekać, bo tym rokiem był najgorszym rokiem, który przepracowałam w Holandii. Strasznie, bo bardzo przykre momenty odejścia ludzi, bo bardzo ciężki wypadek szefa, śmierć kogoś bliskiego, bardzo ciężki. Nie jest za wesoła, bo dwóch takich konkretnych ludzi mam na myśli dosyć poważnych, o poważnych funkcjach pokłóciło się i jedna osoba po prostu nie chce pracować z drugą i trwa to już 3 tygodnie, że to wykańcza wszystkich już obok nas, szefa. Straszna sytuacja. Mam nadzieję, że dogadają się jakoś w miarę i od stycznia zaczniemy normalny rok pracy. Jeszcze ten rok, te pierwsze pół roku będzie ciężkie dla mnie, ale potem już od wakacji zaczynamy remont w domu. Małymi kroczkami, pomałymi, ale już będzie się coś działo. Także z tym, taką motywacją, z takim projektem idę w nowy rok. Jeszcze mam troszkę rzeczy zaległych i później już zaczynamy nowy etap w naszym życiu. Nie mogę się doczekać. W tym roku nie jedziemy do Polski ze względu na taki rzecz, że nie mamy gdzie po prostu być przez te 3 tygodnie, a każdy jest już dorosły, każdy ma swoje przyzwyczajenia i nie zawsze jest wygodnie spać trochę tu, trochę tam. Będzie to niestety kosztem moich dziadków, bo nie mogę ich odwiedzić. Jest mi z tego powodu najbardziej przykro, ale postaram się wyskoczyć może w lutym, może na początku marca do Polski, także na pewno będę u dziadków. A po drugie, Wojtek ma teraz nową pracę, w której można powiedzieć z dnia na dzień może dostać projekt i wyjazd czy do Hiszpanii, czy do Czech, na Słowację. No, nie, na dzień może być taki telefon. Na dzień dzisiejszy wiemy, że cały tydzień będzie w Hiszpanii. Ten projekt miał zacząć się przed świętami i dlatego też nie można było nic zaplanować. A teraz okazało się, że lecą na Hiszpanii w styczniu. Także styczeń zupełnie spokojniutki. Będę cieszyć się ciepełkiem w domu. Mam nadzieję, że Kuś będzie zdrowy. Mi się nie wydarzy takiego, co zakłóci spokój, bo jestem po prostu bardzo, ale to bardzo zmęczona. Marzy mi się naprawdę kilka dni robienia nic. Spacerowania z Malcolmem, wstawania rannie, łóż, siłownia i po prostu robienie nic, obejrzenie sobie seriali, jakichś filmów, zjedzenie normalnego obiadu, pobycie razem z Wojtkiem, chodźmy na kanapie. Także takie plany mam na 3-tygodniowy urlop.
takich momentach zastanawiam się, po co ja to wszystko robię w tym domu cały miesiąc, na takich obrotach, stres, bałagan i to wszystko, ale robię to właśnie dla tych dni, kiedy mogę się potem tym wszystkim cieszyć. Kiedy będzie ładnie posprzątane, będzie pachniało i będzie po prostu ładnie. Tak jak mi się to podoba, jak nam się podoba. Wojtek, który otworzył swój prezent Mikołajkowi, mówił: no fajny prezent, takiego perfumu to nie miałem, ale pewnie dostałaś w gratisie do kalendarza adwentowego. A niestety nie dają prezentów aż takich w Rituals. Także mój drogi mężu, to był perfum kupiony za własne moje zarobione pieniążki. Nic w gratisie. Ale to tylko taka śmiechostka. Dzisiaj pogoda jest taka typowo holenderska. Deszcz, wiatr, ciemno. Także trzeba sobie witaminkę D zapodawać, to regularnie, codziennie. Bo szczęścia promieni słonecznych tutaj nie raczymy. Zastanawiam się, jak to jest. Chyba tędy. Taki nas. Jadę do mojej szkoły. Zaraz będę. Przyszła właśnie ta paczka, ale Wojtek nie wytrzymał i ją otworzył. No i się trochę wkurzyłam, bo tam był prezent dla niego. Były tam kilka sztuk dresów, ileś 4F. I się śmiałam, bo we wtorek albo w środę mówi: no, przydałoby mi się takich kilka, ze dwie pary nowych dresów, ale takich do chodzenia na zewnątrz. Jak gdzieś wychodzimy, a chcemy być na sportowo ubrani, takich po domu to on ma mnóstwo i do pracy też chodzi w takich normalnie zwykłych dresach z Primarka albo nawet z Action. I mówi: no bo ja tylko teraz dwie firmy lubię. No a ja wiem, że on lubi 4, bo 2 lata temu dostaliśmy pieniążki od babci, prezenty, no i kupiłam mu super dresy właśnie 4F i podpasowały mu. No i w tym roku zamówiłam mu 3 pary. Także Wojtek akurat na święta będzie opłupiony w te rzeczy, które chciał. Jedną rzecz może nie będzie się spodziewał, ale chciałam mu to kupić, dlatego że on sobie nigdy nic nie kupi, nigdy nic nie przebie drugiego. Teraz płaci sam wszystkie rachunki. Jest mu ciężko, wiem, bo nie zostaje mu dużo nic. Wszystko idzie na rachunki. I jest mi czasami przykro, że no nie ma nawet takiego, nie ma takiej możliwości, żeby poszedł do sklepu i kupił co chce. Także ja mu zawsze staram się to święto wynagrodzić i te takie fajne rzeczy, które wiem, że chciałbym mieć, staram się kupić. Chciałabym mieć jeszcze jakieś kosmetyki z Rituals, ale on aż tak bardzo nie jest napalony na Ritualsa. Jedynie co to lubi żel, no to żel mu kupię. I myślałam o takiej fajnej kosmetyczce, jaką teraz tak wyjeżdża, by mu się przydała. Ale nie wiem, bo ta kosmetyczka kosztuje 30 euro. Za 30 euro to mogę kupić kilka sztuk kosmetyków. Ja mam zapotrzebowanie na nową szczoteczkę do zębów. Mam, można powiedzieć, jak do tej pory była to jedna z najlepszych szczoteczek Oral-B.
ale wyszła już nowa. I jest na przykład teraz seria limitowana. Wojtek chyba w tamtym roku dostał ode mnie szczoteczkę Testą Genius. I ta szczoteczka jego już pracuje szybciej. Moja do tej pory była bardzo, bardzo szybka, ale już przydałaby mi się nowa. Niestety te szczoteczki, one do 2-3 lat wytrzymują. Potem te baterie się dają, trzeba. Staje się irytujące mycie zębów po prostu tą szczoteczką, bo czujemy, jak ona nie ma już tej mocy. I myślę teraz sobie nad tym, żeby sobie zbierać na nową szczoteczkę. Może na urodziny, nie wiem. Czy to bym chodził po głowie. Jest teraz seria limitowana, jest fajna czarna męska. No ja jak ją kupowałam, no była ta czarna już, ale zamówiłam i przyszła mi biała. Ale to nie przeszkadza bardzo. A teraz przyszła fajna rozgód. Także to jest taki tip, który bym bardzo, bardzo chciała. Dobra, kochani, muszę się z wami żegnać, bo dojeżdżam do Ronda i połączę się w sklepie, jak nie będą mi zwracać uwagi. Ok, także do potem. She woke up in the morning with the sunrise in her eyes. But all that she sees is darkness. She won't tell you why. No more butterflies, they don't ever last. Stolen from the light by demons of the past. It's always raining. She keeps on praying. Christmas Day, you lift me when I'm down. Oh, Christmas Day. Oh, Christmas Day, you're breaking through the clouds. Oh, Christmas Day. Christmas Day.
you things I did before. Told you how I used to be. Would you go along with someone like me? If you knew my story word for word, had all of my history, would you go along with someone like me? I did before and had my share. It didn't lead nowhere. I would go along with someone like you. It doesn't matter what you did, who you were hanging with. We could stick around and see this night. Słuchajcie, jest 7 grudnia dzisiaj. Odzywam się dosyć późno, 21, dlatego że rozkładałem kawiennik choinkę i wynosiłem część zbędnych pudeł. I dlatego tak późno się odzywam. No i otworzę kalendarz. 17. Oh. Dzisiaj mamy też dobre Milkę JP. No i teraz Milkę. Mileczka, co tam? Milka jest tutaj, teraz zrobimy. Nie będę się wytrzymać. A ty, ja nie wiem, czy dostałeś dzisiaj kalendarz. Czekaj, zaraz zobaczę twój. Czy ci mama dała, czy nie? Chyba ci dała, co? Nie, patrz, nie dała ci kalendarza. To jest mama, zobacz. Chętnie, że tutaj koło mnie stoi zaraz. Tata ci dała, chodź. O, dzisiaj jakieś są takie lepsze. Dobra, dostaniesz ten. Ciastka. O, ciemno, zapomniałem światło zapalić. No ale dobra. No to wszystko na tyle. Trochę już u nas świątecznej dekoracji. Ale jeszcze najgorsze przed nami, te ubieranie choinki. Gdy będzie choinka ubrana, te pudła będą wywieszone i już trochę też będzie inaczej. No jednak tego, słuchajcie, jeszcze są wszystko tam w rogu bombki. Tu są jakieś też inne rzeczy. Szopka i tam takie inne. Dobra, żegnam się z wami. Tu trochę wam więcej pokażę, bo mam wolne, to trochę więcej będę rzeczy robić. To do jutra wtedy.